Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Shiny Garage, Tar and Glue Remover. Niuchniemy, co tam, raz nie zawsze. No. Zapach ma bardzo zbliżony do Lady, słuchaj. Naprawdę, i nawet się tak troszeczkę zachowuje konsystencją, ale to nie to działanie. Jeżeli chodzi o produkt, nie jest to mistrz. Nie jest to mistrz. Kurczę, aplikacja też spoko, ale musiałem robić tak jak naprawdę są produkty, którymi zrobię to powiedzmy za pierwszym razem lekkie zabrudzenie, jeżeli chodzi o smołę. Tak tutaj musiałem dwa. Przy ciężkich, przy dobrym Tar and Glue zrobię to na dwa razy. Czyli uzupełnię, przejadę i praktycznie mam po robocie. Tak tutaj trzy. Więc jakość moim zdaniem takiego cięcia nie jest mistrzowska. Ale co mi się podoba, że jest taki przyjazny i mega łatwo jak lejga się wypłukuje. Naprawdę. Zajebiście. Zajebiście łatwo się wypłukuje. Bardzo duży plus do tego produktu, bo są produkty, które naprawdę jest ciężko usunąć. Robią robotę, ale wypłukanie tego to graniczy z cudem, można powiedzieć. I tak zajeżdżasz na panel i wypłukuje się cały czas hydro i hydro i hydro, gdzie nie było hydrofobowości i hydro. Po dłuższym płukaniu już gdzieś się tam powiedzmy wymyło, ale to wtedy i tak musisz wjechać z szamponem, bo inaczej się go nie wymyje. No tragedia. Są takie właśnie. Dejrony mówię, Tar Removery. Z tym takiego problemu nie ma. Naprawdę bardzo łatwo się wypłukuje. I jeżeli chodzi o półeczkę, podium, średnia i niska. Dla mnie jest to taki średnia półeczka. Średnia półeczka, może nawet troszeczkę średnia plus. O, w ten sposób, bo są rzeczywiście produkty, które tak naprawdę niewiele wnoszą. Chociaż Tar Removerów tak naprawdę ciężko znaleźć taki beznadziejny. Chociaż nie, będę miał jeden. Malutko go mam i on jest tak łagodny, że nawet go chlapnąłem i nic mi nie jest. Nie, żartuję. No dobra. Moją subiektywną opinię znasz co do produktu. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Bardzo przyjemna praca produktem. W sumie to zrobiłem to, co miałem zrobić. Ogarnął to, co trzeba. Fakt, że może nie na raz czy na dwa, tylko na trzy. A czas to pieniądz, a czasami się go nie ma. Więc tutaj osoby, które robią to zarobkowe, wiadomo, no to się liczy jedno podejście, pyk, czas to pieniądz. No, ja, hobbysta, który się bawię, dla mnie ja mogę sobie i dwa, i trzy razy podjechać i robotę zrobię, nie? Także, ale wolę podjechać bezpiecznym produktem trzy razy, niż raz takim skurwielem, który mi zajedzie lakier. A są takie, jak wiemy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!